No miejscówka jest naprawdę kozacka, auto wygląda jeszcze lepiej. Pięknie. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy trzeci epizod dotyczący tego małego, wspaniałego drona, który może być uważany jako bezpośredni konkurent DJI Mini 2, a mianowicie Zino Mini Pro. Bardzo fajny dron. W poprzednich dwóch odcinkach pokazywałem funkcjonalność. Odbyliśmy też pierwszy lot i spisywało się naprawdę nieźle. Pokazywałem, jak działają te czujniki i też jaki ma zasięg, jaki czas lotu. Dron nie jest zły. Dzisiaj prześledzimy to, czego brakuje w Mini 2, czyli inteligentne tryby lotu. Zobaczymy też, jakie są jego możliwości. Postaram się dać maksa z siebie i też z tego małego drona, żebyście mieli pełen przegląd sytuacji, czy warto go kupić, ile kasy on może być wart i czy realna sytuacja pozwala na to, żeby takiego drona posiadać w zamian za Mini 2. Zaczynajmy w takim razie. Fajna pogoda jest, fantastyczne warunki, przepiękny wrzesień i też wybrałem taką specjalną dolinkę, która jest spokojna, bardzo malownicza. Myślę, że będzie tutaj naprawdę fajnie. Zaczynamy. Nie wołał tutaj, żeby go kalibrować. Dron jest gotowy do startu. GPS, 14 satelitów. Mam nadzieję, że go tutaj znajdę. Oczywiście nie widać nic na ekranie w tej chwili. Zobaczmy w takim razie. Dobra, startujemy. Od razu trochę wyżej. Polećmy do przodu. Lecę w trybie N, czyli normalnym. Zmienię go w tryb F. Tak przynajmniej chciałbym. Dobra, obrócimy go. Świetnie. I chciałbym, żeby był przodem do mnie. Tak jak teraz. OK. Chciałem się znaleźć troszkę wyżej. Od statywu jesteśmy. Dobra. No i teraz zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj punkty, orbitowanie. No może być. Ja już to wiem. Wysokość lotu. Chciałbym być troszkę wyżej. Point of interest. Następny krok, promień, wysokość lotu. No dobra, spróbujmy w takim razie. Muszę być troszeczkę wyżej, tak jak teraz pokazuje mi. I to jest dobry promień, bo w tym momencie nie zahaczę. Prędkość jest. Ukryj. On sobie teraz orbituje. Względem poprzedniego punktu. Tak wygląda POI. Nagramy sobie to. Mam teraz orbitowanie względem poprzedniego punktu. Jak to wygląda? W miarę przyzwoicie. Leci bardzo spokojnie. Można tam wybrać oczywiście różne ustawienia. W takim sensie, że można wybrać kierunek obrotu, można wybrać też prędkość. Jest dużo lepiej na pewno niż w Mini, bo on sobie radzi z tym. Oczywiście kwestia ustawienia, bo powinienem go troszeczkę inaczej przestawić, ale jak widzicie, inteligentne tryby lotu są, co ciekawe, w odróżnieniu do miniacza. To jest pierwszy tryb, który nazywa się orbitowanie. Teraz pokazuje mi, oczywiście, bo lecimy lekko pod słońce, że są przeszkody, ale żadnych przeszkód tutaj nie ma. Orbitowanie działa. Jak się je dobrze tylko ustawi, skonfiguruje, może być naprawdę super pod tym względem. Spróbujmy w takim razie przetestować tryb śledzenia. Podążaj za mną. Albo tryb aktywnego śledzenia. No to chciałbym oczywiście... Będzie dostępna ta opcja w niedługim czasie. Na razie nie jest dostępna. No to ok, to spróbujmy w takim razie troszkę wyżej go podnieść. Na ile? Na 5 metrów. I teraz chciałbym, żeby on podążał za mną. Wykonaj natychmiast. Ukryj i tutaj nagraj to. OK, czyli teraz podąża za mną w takim sensie, że podąża za kontrolerem. Tak? Czyli to jest takie follow me, to nie jest active track typowy, tylko bardziej follow me na zasadzie takiej, że mam sygnał z GPS-u.
I on to oczywiście tutaj zgłasza, że ten sygnał z GPS-u nie jest zbyt dobry, z urządzenia mobilnego i tak dalej. Ale ja jeżeli troszkę zwiększę wysokość, to on w kadrze mnie utrzymuje, jak widzicie, i utrzymuje, radzi sobie. Nie jest to idealnie precyzyjne, ale forma trackingu jest. Nawiążmy się teraz. Teraz widać, jak to działa. Przejdę jeszcze w drugą stronę. To pirasy drzwi działa. Jest daleko od idealnie, ale jest. Dobrze. W moją stronę podąża traktor. Będzie groźnie za chwilę. Wyjdziemy z tego trybu. Jeszcze jeden temat. Tu faktycznie jest taki sposób na to, żeby kabelek nie wystawał. Mamy taką kształtkę, w którą wchodzi ten kabel i on nam się wywija do środka. Fantastyczny patent. Tryb orbitowania był, tryb śledzenia był, tryb Hyperlapse. No to spróbujmy. Ta opcja zostanie zaimplementowana w niedługim czasie. Proszę czekać cierpliwie. A nie pozostaje nam nic innego, tylko czekać cierpliwie. Hyperlapsów nie ma. Tryb śledzenia punktów, czyli waypoints. Zapamiętany punkt kontrolny albo planowanie punktów lotu. No to planujemy. Uwaga. Rysuj, tak? Hop. Rysuj jeszcze raz. Tu. Hop. Jest. Drugi. Rysuj. Kiepsko się to robi. I rysuj tu. Jeszcze raz rysuj. Słabo się to robi, to trzeba przyznać. Rysuj jeszcze raz. No i tutaj ósmy, tak? Dobrze, poi, zatwierdź. Nie wiem co jeszcze, bo tutaj nie widzę w ogóle w tych punktach, na jakiej wysokości on ma być. Wysokość 3 metrów i ma być zawis. No dobra, robimy taki podstawowy, poniżej 5 metrów. Muszę zatwierdzić teraz. Gotowe. Tryb śledzenia, zatwierdź. Mamy to. Mam nadzieję, że nam się nagrywa. Teraz się nagrywa, a my patrzymy, co się dzieje na mapie. Będę mógł dzięki temu dwie rzeczy zobaczyć. On teraz się faktycznie przemieszcza. Leci samolot, ale trochę daleko. Okej. W tej chwili nam się pięknie przemieszcza. Jesteśmy w punkcie numer 3. Lecimy do punktu 4. Zerknę tylko, czy nagrywanie jest cały czas. Jest pięknie nagrywanie. Fantastycznie. Kolejny punkt to jest punkt 5. Jestem na 30 metrach. Lecimy dalej. Punkt numer 8, czyli waypoints. Mamy jak najbardziej. To będzie pewnie ostatni punkt. No dobra. Lot zakończony. I o to chodziło. Fantastycznie. Zobaczmy w takim razie, jakie tutaj jeszcze są inteligentne tryby lotu. Normalny hyperlapse zrobiliśmy, śledzenie punktów zrobiliśmy, orbitowanie było, śledzenie było, kreatywne wideo, nie wiem co to jest zupełnie, nie jest czynny i tryb lotu po linii, no to spróbujmy. Na wysokości większej chciałbym, odległość powiedzmy, że no bez przesady, ale na przykład jakieś 140 metrów, kąt 180. Przejrzyj plan lotu, mamy polecieć w takim razie stąd, wow, taki kawał. No dobra, tutaj nie ma chyba takich wysokich drzew. Muszę być troszkę wyżej. Nagrywamy. Wykonaj lot. Teraz leci faktycznie. I on tutaj ładnie się przemieszcza z małą prędkością. Niewielką. Natomiast to, co jest ciekawe, że odchodzi na wysokości 17 metrów i powoli, powoli zwiększa tą odległość. Tak jak widzę, tutaj już jest na 19, za chwilę powinien przekroczyć 20. Wysokie drzewa są pod nim już w tej chwili, także spoko. Ten tryb jest taki trochę dziwny. Nie wiem, jak, czy można go nazwać course lock, raczej nie, dlatego że on leci samodzielnie. Natomiast to, co jest też ciekawe, może bardziej droni.
ale taki jest mniej kontrolowany. Natomiast to, co jest świetne, że te tryby są. I tutaj Hobson z tego wynika, że obiecuje, że będzie ich więcej, prawda? Możemy mu go przerwać, bo tutaj to nic nie wnosi. Powrót to zakończony, lot prosty. Teraz chciałbym do nas wrócić. Zróbmy nowe nagranie. Chciałbym wrócić na małej wysokości, tak żeby się stopniowo obniżać i polecieć w trybie normalnym do nas. Wygląda to mniej więcej tak. W tej chwili mam obstacle avoidance uruchomione. Jest. No dobra, wiemy już, jak wyglądają te tryby. Zobaczmy w takim razie jeszcze jedną rzecz. Teraz nie patrzę na niego, tylko patrzę w kadr. Chciałbym zrobić teraz lot w trybie F, takim filmowym. Dobra, i takie odejście, ale bardzo niskie. Zobaczmy, jakby to mi poszło. I chciałbym to odejście zrobić, słuchajcie, pod takim kątem, żeby przejść pomiędzy dwoma drzewami. Tak jak teraz mniej więcej. Jedziemy. Uwaga, gotowe? No to go. Leci sobie wolno, ja go lekko dźwigam. Fajnie teraz, fantastycznie, na wprost nas jest. I to, co chciałbym osiągnąć, to minąć dwa drzewa w takim trybie pseudo, faktycznie filmowym. Dosyć ładnie sobie leci. Chciałem, żeby te drzewa znalazły się w kadrze. Teraz leciutko się podniesiemy. On leci sobie wolniutko. Mamy te drzewa. I o to mi chodziło. To jest całkiem fajny efekt. Teraz go dobrze widzę na tle nieba jasnego. Super. Zasięg tutaj jest ok. Czas lotu też jest długi. Zobaczcie, tyle latamy już naprawdę długo. On ma jeszcze pół baterii prawie. Także pod tym względem jest naprawdę super. Ok. Wyłączyłem sanówkę. To, co chciałbym zrobić teraz, to taki spokojny lot. Tam po prawej jest jeszcze takie suche drzewo. Chciałbym minąć to drzewo i dolecieć tutaj do nas za tym suchym drzewem na koniec. Wygląda to w porządku, słuchajcie. Ja sobie zdaję sprawę, że Hobson, że to nie jest tak, że od razu Kraków zbudowano, ale Hobson jest w stanie trochę nawojować tym dronem. Jeszcze jak zrobi aktualizację oprogramowania i to wszystko zacznie nieco lepiej wyglądać. Może nie tak, że od razu będzie to mega kozackie, ale przynajmniej nieco lepiej, to w takiej przyszłości, powiedzmy w skali pół roku, roku, jest w stanie sprzedać tych dronów naprawdę sporo. Jeżeli cena jeszcze będzie bardziej przyzwoita dla użytkownika, dlaczego nie? Myślę, że to jest jak najbardziej uzasadnione, żeby tym dronem polatać. On oczywiście, to nie jest dron idealny, to trzeba też mieć świadomość, że mu trochę brakuje do ideału. Ten obrazek jest lekko przeostrzony, nie wszyscy taki obraz lubią. Osoby, które filmują więcej, mają świadomość, że nie jest to doskonały obraz, ale tak czy inaczej jest nieźle. To, co chciałbym jeszcze z nim zrobić, to zabrać go gdzieś do miasta i zrobić takie próby w słabych warunkach oświetleniowych. Podobno dobrze się spisuje. I to, co mi jeszcze nie wychodziło z nim, słuchajcie, jak do tej pory, to co pamiętam, to były te zdjęcia w trybie RAW, czyli RAW. To wychodziło dosyć słabo. A reszta wygląda w miarę przyzwoicie. Nie ma wszystkich trybów inteligentnych, parę rzeczy jest takich sobie, ale ogólnie ładnie trzyma wysokość i można go pochwalić. No, za wiele fajnych tematów. Słuchajcie, dron jest niczego sobie. On oczywiście wymaga jeszcze trochę szlifów, ale nie od razu u Kraków zbudowano, bo pamiętajcie, że jak Mini wszedł na rynek, to też nie był idealny. Tutaj mamy przestrzeń jeszcze do rozwoju i to dosyć sporą. Widzę, że na przykład część trybów jeszcze nie jest aktywna, ale obiecują, że będzie aktywna. Ogólnie go oceniam pozytywnie. Jest bardzo fajny. Tak jak mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, jeżeli chodzi o realną wartość, około 1800-2000 zł za ten zestaw podstawowy, to jest realna jego cena. Parę rzeczy ma naprawdę fajnych, takich jak waypoints, czy to śledzenie, follow me, według GPS-u ma. Oczywiście trochę rzeczy mu jeszcze brakuje. Myślę, że najbardziej brakuje mu takiej stabilności, tego, że można na nim cały czas polegać. Ten dron, jego użytkowanie wiąże się z przygodami, zapewne jak to w Hobsonie. Natomiast on na pewno nie jest tak dobrze dopracowany jak DJI i tutaj nie ma nawet co porównywać, bo ten budżet jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o rozwój produktów.
i nie mamy czego się spodziewać, że nagle nie wiadomo skąd wyrośnie nam dron na miarę DJI Mini 2 na przykład. Jeżeli chodzi o porównywalne drony w tej chwili, no to na pewno marka Otel czy Skydio to jest ta półka, natomiast ich produkty też kosztują w okolicach 2000 dolarów. To są realne wartości, także tutaj mamy coś, co relatywnie jest dostępne cenowo, niekoniecznie ktoś musi mieć DJI, może niekoniecznie ktoś chce uczestniczyć w tych wszystkich monopolistycznych praktykach, jak na przykład, nie wiem, NFZ i nie, brak możliwości startu, pomimo że nawet mamy świadectwo kwalifikacji i tak dalej, i tak dalej. Może ktoś się zraził do DJI, jest to całkiem fajne rozwiązanie, tym bardziej, że ten dron waży poniżej 250 gramów i właściwie w wielu krajach traktowany jest nadal jak zabawka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś komentarze lub życzenia, ja powinienem jeszcze przez parę dni go mieć. Wystawię go teraz na sprzedaż i myślę, że będziemy już celować w kolejne jesienne premiery. Niedługo będzie GoPro 10. Zapewne pojawi nam się nowy DJI, czy to Mini 3, czy to może M3, czy tam Mavic 3 Pro, zobaczymy, nie? Co będzie, ale nastawiam się na kolejne egzemplarze. Jeżeli macie jakieś właśnie prośby, czy zagadnienia, czy wnioski, bardzo proszę o napisanie w komentarzu. Tak jak powiedziałem, jeszcze parę dni na pewno ze mną będzie. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę i w nagrodę za dotarcie do końca tego epizodu mam dla Was prezent, a mianowicie darmowy warsztat online'owy dotyczący filmowania dronem. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Mam szereg darmowych warsztatów, są też produkcje takie bardziej komercyjne, ale one krok po kroku pokazują właśnie tak jak dzisiaj, jak z danym sprzętem mieć do czynienia, jak postępować i jak w sposób taki kreatywny od pudełka aż po fajne prace osiągnąć naprawdę rewelacyjne efekty. Także zachęcam bardzo serdecznie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!